Nie często czytamy listy, ale dzisiaj przeczytamy list, który napisał, to jest list otwarty, arcybiskup Vigano. Podpisało się pod nim przynajmniej 3 kardynałów i przynajmniej 9 biskupów. Ktoś powie, cóż to jest na tak wielu, ale zawsze coś. To chciałbym go przeczytać dla podniesienia ducha, że nie jesteśmy sami na świecie. Oceniając wydarzenia, które nas wszystkich dotykają na całym świecie w podobny sposób, bo nasi bracia na całym świecie cierpią to samo, co my, a może nawet i gorzej. Veritas liberavit vos. W obliczu poważnego kryzysu my, duszpasterze Kościoła katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie apelu do naszych współbraci w Episkopacie, do kleru, zakonników, świętego narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy, przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą do niego się przyłączyć. Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii koronawirusa w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania ze swobody kultu, wypowiedzi oraz przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro. Jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności na tego wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z koronawirusem nie wydaje się w pełni uzasadniony. Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczenia wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania rządu światowego, wymykającego się spod wszelkiej kontroli. Wierzymy, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczenia, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa poprzez podjęcie środków mających na celu ochronę swych obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja relacji osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolowanie jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować. Prosimy środowiska naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań dla zapobieżenia sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na decyzje rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne, a często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publiczne na służbę zdrowia. Przypominamy też jako duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, których stosowany jest materiał pochodzący od dzieci nienarodzonych,
poddanych aborcji jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia. Zwracamy się również do rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności, czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania czy lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym interesom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucania takich ograniczeń wolności osobistej bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej. Wreszcie, jako duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i głoszeniu kazań. Owa autonomia i wolność to przyrodzone prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania mszy świętej i udzielania sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne oraz sprawowanie sakramentów czy przyjmowanie świętej komunii. Niezależnie od powodów, państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca władzy kościelnej, nigdy nie negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiejkolwiek formy zakazywania lub ograniczania kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła i dlatego on nie zamierza ani nie może zrezygnować z nich. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych. Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru albo z Chrystusem, albo przeciw Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością. Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczmy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do wymiaru rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niech wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan historii, obiecał, że bramy piekielne go nie przemogą. Powiedzmy rządzących oraz wszystkim tych, którzy rządzą losami narodów, powierzmy rządzących oraz wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić. Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, wspomożycielka chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego węża i zniweczy plan dzieci żyjących w ciemnościach.
napisano 8 maja tegoż roku w Święto Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Jak widzicie, drodzy wierni, to jest głos naprawdę zdrowego rozsądku. Cieszę się, że to tylu się podpisało pod nim, chociaż tylu hierarchów i książąt Kościoła. Szkoda, że tylko tylu, bo powinni się wszyscy pod tym podpisać. Ale niemniej jednak nie jesteśmy sami. Niech ktoś nie myśli, że to jest nasza mała grupa i tylko my tak myślimy, a wszyscy naokoło nie podzielają naszego zdania. Nas jest znacznie więcej. Różnica jest tylko taka, że nie mamy możliwości komunikowania się ze sobą. A gdy tymczasem strona, która rozpętała tą całą kampanię, ma w dyspozycji nieograniczone środki finansowe, media szerokiego głównego nurtu, więc ma możliwość, ogromne możliwości wpływania na percepcję postrzegania rzeczywistości przez obywateli. Ale my żyjmy w prawdzie, tak? Nie dajmy się ogłupić, używajmy naszego rozumu i takich mądrych ludzi, którzy ten list skomponowali, słuchajmy. Drodzy wierni, czas świętego spokoju, taki jaki był jeszcze może do końca ubiegłego roku, już dobiega końca. To nie jestem ja jedyną osobą, która coś takiego wygłosiła, ale wczoraj było świętego Grzegorza z Nazjanzu, święto doktora Kościoła. On jednym ze swoich pism taką zgrabną paremię zawarł, którą nawet ktoś napisał dzisiaj na tablicy naszej zachrystii. Melius est bellum pace, nos adeo avertente. To znaczy jest, lepsza jest wojna niż pokój odwracający nas od Boga. Lepsza jest wojna niż pokój, który odwodzi nas od Boga. Mówiłem wam kiedyś z jednym z kazań, że dla księcia tego świata pokój i wojna to są jak dwie ręce mordercy. W zależności, która skuteczniej nad ludzi powala panować, tą się wtedy odpowiednio korzysta. Już nie mówiąc, że klasyk teorii wojskowości von Clausewitz powiedział, że wojna jest tylko przedłużeniem polityki, ale innymi metodami. Starcie, które od tysięcy lat, w zasadzie od samego początku, ale już weszło w nową fazę od momentu zmartwychwstania Chrystusa i nabiega na sile między dwoma państwami, państwem szatana, tak, i państwem Bożym, no niektórzy tak twierdzą, trudno nie ulec takiemu myśleniu, wchodzi w decydującą fazę. Bardzo dobrze, święci się modlili o to, aby żyć w tych czasach, w których my żyjemy, abyśmy my byli poddani próbie, bo nic tak nie oczyszcza wiary i nie podnosi jej temperatury, jak lekkie prześladowania. Nawet po naszej tutaj w sumie niedużej wspólnocie, jak to nas skonsolidowało i wzmokło gorliwość religijną. Ciężkie prześladowania oczywiście spowodują, że wielu odpadnie. Lekkie są zawsze dobre. Najgorszy jest pokój, taki fałszywy pokój. Pius X przytoczył jeden z konsystorzy słowa proroka Izajasza, a tak naprawdę króla Ezechiasza. W pokoju gorzkość moja największa. W pokoju gorzkość moja największa. Taki pokój, który rozpuszcza, który rozwadnia, który rozleniwia naszą wiarę, który nas usypia przed niebezpieczeństwami, jest gorszy niż wojna. Bo wojna mobilizuje. Wojna sprawia, że musimy stanąć do walki. Że musimy mobilizować nasze środki duchowe przede wszystkim. Dlatego nie lękajmy się. Wyrok i wynik tej batalii z góry jest już znany. Nawet jeżeli zginie wielu, to zwycięstwo jest po naszej stronie. Co Matka Boża Różańcowa z Pompejów, Współżycielka Wiernych, gwarantuje nam. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.